1117 wydarzenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i zabudowanej nieruchomości położonej przy ulicy Karmelickiej. Kto z Państwa referuje? Kto z Państwa referuje druk 1117? Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Lewica Karawa. Nieruchomość położona przy ulicy Karmelickiej w obrębie 60 o powierzchni 82 ary 22 metry została przeznaczona do zbycia w drodze przetargu. Nieruchomość ta nie była wywłaszczona w związku z tym przepisy o zwrocie nie mają zastosowania. W 96 roku gmina oddała przetargową nieruchomość w wyniku przetargu do użytkowania wieczyste. Użytkownik wieczysty następnie sprzedał nieruchomość Fortico Galicja. Fortico Galicja sprzedała nieruchomość spółce Howard Property. I w 2011 roku gmina wygrała postępowanie sądowe dotyczące rozwiązania użytkowania wieczystego. Wyrok obecnie jest prawomocny. Dla przedmiotowego terenu została wydana decyzja o warunkach prawnych określająca możliwość inwestycji kino wielosalowe typu multiple z hotelem oraz parkingiem na wniosek innych osób i gminy. Ponadto na wniosek osoby prawnej w 2012 roku również była wydana decyzja budowa budynku mieszkalnego. Gmina nie ma praw do dysponowania opisanymi decyzjami. Rzeczoznawca majątkowy określił wartość rynkową nieruchomości na kwotę 29 287 tysięcy, to jest 3592 zł za metr kwadratowy netto. Cena wybowawcza po uwzględnieniu podatku VAT będzie wynosić brutto 4381 zł za metr kwadratowy, czyli cena całej nieruchomości 36 024 000. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Jest pozytywna opinia Komisji Gminy i Przedsiębiorczości. Czy są inne opinie komisji? Nie widzę. Kilku radnych stanowiska? Nie widzę. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Druk numer 1117. Nie widzę. Szanowni Państwo, stwierdzam, że rada odbyła pierwsze czytanie projektu. Wprowadzam termin autopoprawienia 5 lutego godzina 15. Jest to decyzja przyjmowania poprawy na dzień 7 lutego godzina 15. Przechodzimy do druku 1129. Wyrażenie zgody na sprzedaż do przetargu ustnego nieograniczonego lokalu położonego w budynku przy ulicy Symbolki 29. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny położona jest w budynku przy ulicy Smolki 9. Lokal ma powierzchnię użytkową 29,20 m2. Posiada również pomieszczenia przynależne dzielnica i WC. Sprzedaż następuje z udziałem w gruncie w wysokości 42 tysięczne w działce 259/1 o powierzchni 753 m2. Lokal położony jest w budynku, w którym część lokali zostało już sprzedanych. Kamienica nie jest wpisana do rejestru, przetworzona jest na terenie układu urbanistycznego podwórze, który cały jako układ jest wpisany do rejestru. Lokal jest na drugim piętrze, budynek ma 3 kondygnacje. Lokal wymaga remontu. Wartość lokalu określona przez przeznaczenia majątkowego wynosi kwotę 142 300 zł, co stanowi cenę jednego metra kwadratowego w wysokości 4744 zł. Dziękuję. Dziękuję. Jest pozytywna opinia Komisji Gminy i Przedsiębiorczości. Czy są opinie innej komisji? Nie widzę. Klubu radnych stanowiska? Nie ma. Otwieram dyskusję w druku 1125. Nie widzę. Szanowni Państwo, stwierdzam, że rada odbyła pierwsze czytanie projektu, która na termin autopoprawek na dzień 5 lutego godzina 15 i termin zgłoszenia poprawek na dzień 7 lutego godzina 15. Szanowni Państwo, druk 1126. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego przy ulicy Wodnej numer 9b wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Lokal mieszkalny położony w budynku przy ulicy Wodnej 9b posiada powierzchnię 30,28 m2 oraz pomieszczenia przynależne piwnicy ulicy. Położony jest w budynku wraz z udziałem, które następuje wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 99 tysięcy części, działce 12/3 o powierzchni
442 metrów kwadratowych. Mówimy o tym, część lokali została sprzedana, budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków ani do ewidencji. Lokal jest położony na pierwszym piętrze, budynek ma dwie kondygnacje, lokal wymaga remontu. Wartość lokalu została określona przez wykonawcę majątkowego w kwocie 141 017 zł, co stanowi 4521 zł za 1 metr kwadratowy. Dziękuję. Mamy pozytywną opinię Komisji Mienia i Przedsiębiorczości. Czy są inne opinie komisji? Nie widzę. Kultu radnych stanowiska? Nie ma. Otwieram dyskusję. Druk nr 1146. Nie widzę. Szanowni Państwo, stwierdzam, że rada odbyła pierwsze czytanie projektu. Wprowadzam termin autopoprawek na dzień 5 lutego godzina 15. I ostateczny termin zgłaszania poprawek na dzień 7 lutego godzina 15.